Zgodnie z obietnicami, szybki tramwaj miał być uruchomiony tak, żeby dzieci i młodzież z Prawobrzeża już z początkiem września miały dojeżdżać nim do szkół. Niestety, jak w przypadku innych inwestycji w mieście, także i ta zagrożona jest opóźnieniami. Choć firma Energopol, która wykonuje pracę, wyraziła gotowość do odbioru technicznego linii wzdłuż ulic Gdańskiej Energetyków, stan inwestycji okazał się nie do zaakceptowania. Zniszczone są rowki, szyny i zwrotnice, przystanki niedokończone, brakuje masy asfaltowej na pasie tramwajowo-autobusowym, niedociągnięcia są widoczne gołym okiem. To wszystko sprawia, że niemożliwe jest nie tylko korzystanie z linii przez pasażerów, ale nawet przeprowadzenie przejazdów technicznych. Brakuje też przewidzianej w projekcie bariery między jezdnią i torowiskiem na odcinku od mostu portowego do ulicy Celnej. Biorąc pod uwagę, że przed wykonawcą jeszcze czasochłonne prace wykończeniowe i porządkowe, terminowe oddanie inwestycji na dzisiejszy dzień może być zagrożone.